Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni go śledzili. A oto zjawił się przed nim pewien człowiek chory na wodną puchlinę. Wtedy Jezus zapytał uczonych w prawie i faryzeuszów: czy wolno w szabat uzdrawiać, czy też nie? Lecz oni milczeli. On zaś dotknął go, uzdrowił i odprawił. A do nich rzekł: któż z was, jeśli jego syn albo wół wpadnie do studni, nie wyciągnie go zaraz, nawet w dzień szabatu? I nie mogli mu na to odpowiedzieć. Po raz kolejny słyszymy dziś o uzdrowieniu uczynionym przez Jezusa w dzień świąteczny. Mogłoby nam się wydawać, że Jezus lekceważy sobie przykazanie mówiące o spoczynku szabatowym. Intencja Jezusa jest jednak inna. On pragnie nam uświadomić, że dobro należy czynić zawsze, a zła nigdy. Szabatem jest dzień naszego odpoczynku w niebie, w Królestwie Bożym. Tam zażywać będziemy rozkosze po całym tym trudzie ziemskiego życia. Dziś jest odpowiedni dzień, aby drugiemu człowiekowi przywrócić godność. Jezus przecież nie namawia nas, abyśmy w dzień świąteczny pracowali tak jak w każdy inny dzień. On domaga się uznania prymatu człowieka nad prawem. Dlatego ostatni kanon prawa kościelnego mówi, iż najwyższym prawem każdego człowieka jest prawo do wiecznego zbawienia. Jeśli moje działania, niezależnie od dnia tygodnia, nie zmierzają do wiecznego zbawienia, to powinienem takiego działania zaniechać. Bądźmy mądrymi ludźmi. Szukajmy zawsze dobra drugiego człowieka. Szukajmy zawsze okazji do prowadzenia ludzi do zbawienia. A za wszelką cenę wystrzegajmy się sytuacji, w których ktokolwiek mógłby ponieść szkodę na swojej duszy. Zbawienie drugiego człowieka niech będzie dla nas najwyższym prawem, jak było to w życiu Jezusa Chrystusa.